Siemanko moi drodzy, witam się z wami znowu. Dzisiaj jest Wigilia i my się wybieramy do Kluczyków. Jest godzina 8:00, tam te dwie dziewczyny w łazience się już, wiecie, make-upują i inne rzeczy robią. Ja tutaj włączyłem ekspres, grzeję, znaczy już zagrzałem i już wodę wlałem do tego. Wodę wlałem do garczków, żeby były gorące, nie? Do kawy. Konsumuję bardzo pyszny serniczek, który zrobiła Ewcia i zaraz będę pił kawkę. Czemu siadasz przed moim telefonizacją moją? Właśnie, tutaj mam gumeczkę. Tutaj mam fajne, ciemne włoski. Byziaczki. Byziaczki i skórowki, zapomniałem powiedzieć. Aha. Już mam kawicę. Ewcia sobie zażyczyła grzanki. To się robią grzanki dla niej. Nie wiem, czemu nie chcę tego wspaniałego ciasta. W ogóle to upiekła całą blachę. Chciała wziąć całą blachę tam ciasta. Bo my się podzielliśmy, znaczy my, oni się wszyscy podzielili, bo ja to wiecie, pracowałem. Nie wiem, czy wiecie, ale ja to pracowałem w tym roku do ostatniej kropli krwi. Do ostatnich dni. Przyjechałem, chyba nagrałem wam film, ale wrzucę dopiero po nowym roku chyba. Jak zmontuję, teraz nie mam czasu. I z 2 tygodni od razu wam nagrałem. Tak to wszystko w miarę szybko poszło. Ja tam, wiecie, przyjechałem, miałem zrobić 24 i jechać, ale zrobiłem tam chyba z 60 godzin pauzy i miałem jechać. Co tam? Kto tam się wychyla? Daniel. Igor, a ty sobie szczoteczki nie zabierasz? Czy odłożyłeś do kubka? Zabieram. No i tak to właśnie wyszło. Ewcia tu ogarniała z Donią i z Igorem wszystko? No i podzielili się robotą tam. Dorota robi pewne, moja siostra, znaczy pewne robi tam sałatkę jakąś z gyrosa, później jakoś się tam podzielili. No i Ewa tutaj jedno z ciast, bo Dorota robi malinową chmurkę, no to Ewa robi, zrobiła tego sernika. No i ten sernik zaraz wam pokażę. I ten sernik, wiecie, miała być cała blaszka, a jest tyle, ale starczy. Starczy, nie samym sernikiem człowiek żyje przecież, nie? Dobrze, robię Ewci te grzanki, bo właśnie wyskoczyły. No, już Ewcia. Co? Później. Teraz właśnie. Nie! Pokażę wam, jak się kręci włosy prostownicą. Tak się robi właśnie. Paradoks taki. Tak się kręci właśnie. Tak się kręci. Zrobiłem ci kawkę, już stygnie, a grzałem kubek. Bo mówiłaś, że chcesz. Dobrze, no to przecież zaraz. Teraz zrobiłem ci grzanki, już są z marmoladą. Na talerzyk połóż, na, zaraz przychodzę. Są z marmoladą na talerzyku. No to fajny jesteś. I fajny jestem. I dzięki ten. Temu. Dzięki temu mówi. I wiecie co? I tej, a tej marmolady ty chciałaś dużo czy mało? No ja tak, tak łyżeczkę na kawałek biorę. No to ja tak mniej więcej dałem chyba. No. W ogóle to przez to, że mnie nie było, to trochę zaburzone będą, będziecie mieli filmy, nie? Bo to, ostatnio ten akurat będzie ze świąt, ale mieliście wcześniej co 3 dni najpierw było, później było co 2 dni, a później teraz ostatnio było co dzień, no bo jakoś Ewcia tutaj jak była to nagrywała. No i nie ma kiedy tego wstawić, no nie wstawię przecież po świętach, no to macie co dzień i trochę jest z 2-dniowym jest opóźnieniem, no ale myślę, że
Myślę, że to jest spoko dla Was, nie? Napiszcie, jeżeli za często, to możecie pisać. Jak za rzadko, to też możecie pisać. Malutko się pakujemy. Tu są zamrożone uszka. Widzieliście na filmie. To są uszka, czy to? Tak, to są malutkie uszka. To są malutkie uszka. To jest bardzo dobre. To są pierogi. Nie 5, 50 tylko u mamy w lodówce. No, u mamy w lodówce jest. Uszek ulepiłam 120 sztuk, słuchajcie. To ci się, aha, da ci się tak robić, no to fajnie. 120 sztuk, liczyłaś? No, policzyłam, bo byłam sama ciekawa. Zamarzło, weź musisz wziąć z deską chyba. Nie, a może to jest dobry pomysł? To jest dobry pomysł, Sławek. Ja? No, w razie jakby troszeczkę rozmarzły, to będzie gitara i tak. Będzie gitara. Ja postrzegam, bo ja się boję, że one rozmarzną. Serniczek. Chleb Ewa chce dać ten, co upiekła, popróbować w kluczykach, bo oni tam jedzą, wiecie, bardzo niedobre rzeczy i tutaj musimy im dać parę dobrych. Dobrych rzeczy z miasta im przywieziemy trochę. Bigosik, 3 litry bierzemy, 3 grzybowe i 4 barszcze. To bierzemy, no i jeszcze u mamy są co? Pierogi. Krokiety są już przed domem, idę wolę. Aha, idę zobaczyć. Mówi, że u mamy są pierogi i łóżka. Tutaj dywaniki są wyczyszczone do jazdy, żeby się fajnie jechało, bo mamy tam jednak 400 km. No i tutaj są te pozamykane dewolaje i krokiety. Widzieliście też na filmie. No. Jak nie widzieliście na filmie, no to zapraszam, żebyście się cofnęli do filmu poprzedniego, czy tam jeszcze poprzedniego. W ogóle, ogólnie wszystkie sobie możecie obejrzeć i wtedy zobaczycie. No i opłatek oczywiście. Ja mówię, nie no grywo już. Dostaliśmy bardzo dużo opłatków od Was. Nie? Pokazywałaś opłatki, jak nagrywałaś? No oczywiście, ja widzę, wszystko pokazuję. No, Ewcia wszystko Wam pokazuje. Tutaj. Zobaczcie, co Ewcia robi. Montuje zwierzaka, żeby wisiał za nami. Będzie wisiał za nami. I jeżdżą chłopacy z takimi i ja wiem, co oni tam mają? Dojeżdżam do jednego auta, nie? Ona mówi, mamuś, ta tak teraz jest, nie? I zamykasz bagażnik, rozumiesz? I one tak wiszą i jadą za tobą. Poczekaj, bo co chcesz wcisnąć? Pchnąć. Ja wiem, ale przecież jeszcze przyniesiesz te. Uszka? No. I nie, pierogi. Do mamy, pierogi, no właśnie. Kiedyś to jeszcze, wiecie, trzeba było się kryć z prezentami. Tutaj mamy prezenty, które gdzieś trzeba tutaj jeszcze upchnąć w kapusza po łóżka czy coś tam, nie wiem, czy po pierogi. A teraz już nie musimy się chować, wiecie, dzieci duże. Kiedyś to trzeba było, pamiętam, się chować, żeby myślały, że to Mikołaj przynosi, nie? Wiecie jak jest. Na 3 dni to jest spoko pakowanie. Dużo miejsca jeszcze zostaje. Natomiast na tydzień to już ciężko, ale wiecie, prezentów troszkę, tutaj jeszcze wziąłem sobie płaszcz, jeszcze reklamówkę, no to jeszcze wejdzie. Możesz sobie położyć puszkę? Możesz. Wejdzie? Możesz tu czy tam, obojętnie, bo trzeba to zamknąć, to musisz to roz... Co, to? No, żeby to... A to będziesz zamykał, serio? Tak, serio. Serio? Żeby ciepło z samochodu mi nie dochodziło do jedzenia. Troszkę ten, troszkę pomysłu trzeba jednak mieć na to wszystko. Zobaczcie, jak w kamerce widać, że tam coś jest jednak. Pomimo wszystko tam widać, że coś jest. Widać? No zobacz. Te, co? Nie piszczy, nie. Tylko widać. Będziemy kontrolować, czy mamy czy, alfa. Będziemy tak, kontrolować, czy upadł, czy nie upadł. Stanęliśmy sobie na czerwonej stacji pana Obajtka, który chyba już zdaje się... Moja ulubiona to jest. Obajtek już nie jest prezesem, jest jakiś nowy prezes jest. Tak?
bez różnicy, kto jest prezes. Ja lubię tutaj, bo tu jest full serwis dla mnie. Tak. Kawa, kibelek, i ten hot dog. Choroba morska, grypa. Ona chorobę morską ma. Dobrze, idziemy coś sobie wszamać. Kawa z mlekiem. Hello. Dziękuję. Idziemy. Hello. Tu masz kawę tamtą. To jest moja, ta? Nie, tak. A ta jest moja. Ta jest moja. Nie szarp mi za drzwi. Powiedziałem już raz. Czy nie mogę ten? Nie mogę sobie otworzyć małą kawę. Ewka, weź mi tam połóż gdzieś ładnie. Bo ja muszę wsiąść do wozu mojego. Idziemy takim chyba dojazdem do tej autostrady, wydaje mi się, nie? Dolecimy no, tą drogą. Nie do autostrady, tylko do tego. Do obwodnicy? Czy do objazdu? Za Częstochowę chyba to jest, mi się wydaje. A, możliwe. Piesek. Na czata piesek. Zobaczcie, dojechaliśmy, ale jedna noga się urwała gdzieś, a ta była tutaj. Czekaj, bo ja tu nogę pokazuję. A zobaczcie, ile śniegu. Wjechałem tutaj, nie odśnieżyli mi, odśnieżyli tylko tam, myśleli, że ja tam daleko będę stał. A ja tutaj 4x4 sobie wjeżdżam na legalu normalnie. Piesek wącha. Tam drugi. I tak. Ewka, co ty tu już pichcisz? Ogrzewam te zupy. Aha. Bijemy się? Słoikowe. No. Kto gada? Tu jest Donia. Zapraszam na mój kanał na YouTube. Właśnie. Wam, bo oni tam mi przeszkadzają, a tu są śledziki, wiecie? I Ewka chyba nie dawała kopru, a Dorota dała. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Tutaj. Tu jest stół. Tu jest... Choinka fajna, na dole mają drugą, a to jest sztuczna? Tak. A na dole żywa. Na dole żywa, no. Tyle prezentów, wszystkie dla mnie, ale się cieszę. Ale się cieszę, super. Tak żeśmy pozasługiwali w tym roku. Tak żeśmy pozasługiwali, no. Te kieliszki wezmę teraz w tym razem, jak będę, bo one są fajne. Na pewno, żebyś się nie posikał. Te są fajne, będę sobie tylko pił z nich. Ja sobie o, te są fajne. Ja mam super. Ale to są takie fajne. No i to tak jest kamerę. Właśnie. Za dokręcenia włosów, zaatakuj go.
next day. I tak, moi drodzy, dotrwaliśmy do pierwszego dnia świąt. Po kawce już jesteśmy, ale zobaczcie, jak wczoraj było, ile było tutaj śniegu. Wjechałem, mówię, poboksuję sobie tutaj tym jutro, a tutaj śnieg normalnie zniknął. Pada jakieś coś z nieba. Coś z nieba pada i może przez to... I w ogóle jest tak... Nie jest za ciepło, nie jest za zimno, nie? Jest tak pewnie z 5 stopni jest na plusie. Tutaj widzicie nogę nam jedną, gdzieś noga nam odpadła tego... Co to jest? To jest tego elfa, o. Tego elfa. I tak. To jest. Moja siostra mówiła, że będzie morsować. Ale zobaczcie, ten basen to chyba już będzie do wyrzucenia wtedy. Bo tu jest trochę lodu. Trochę lodu jest. Ale ciekawe, bo wczoraj widziałem z tego, ale to niemożliwe, żeby wczoraj było zamarznięte, nie? Bo ja widziałem z tego z balkonu. Mówię, patrzę. Kurczę. A tu jest całe zamarznięte, ale mi się wydaje, że to chyba niemożliwe, żeby całe zamarzło. No nie wiem. Zobaczymy, czy latem będzie będzie, kurczę, dobry ten basen, czy raczej chyba nie. Idę do domu, bo jestem w takim krótkim rękawku. Krótkim rękawku sobie chodzę. Bo jak powiedziałem, nie jest tak zimno. Jest może 5, nawet może 10, 8, 10 stopni. Ale trochę tam coś pada z tego. Zobaczcie, tutaj łopaty. Wczoraj odśnieżał opaczek tam cały ten przed naszym przyjazdem odśnieżył. Ale to widzicie, już wszystko, kurczę, potopniało tutaj. Przecież widzieliście, jak było. No. Tak było. Czego? Co ty tu szabrujesz? Ja zabieram jedzenie dla ciebie i dla mnie. Taki dobrze, pakiecik. Fajnie. Chcesz z bigosem? To z bigosem, tak. No to ja przyniosę. Tu mamy gęść. Gęś. Ona już jest gotowa, tylko ją trzeba przygrzać. Znaczy przygrzać. Trzeba ją nie przygrzać, tylko upiec, wiecie, półtorej godziny normalnie, czy tam dwie, nie wiadomo ile. No i tutaj są różne takie potrawy. Chyba wczorajsze jeszcze nawet. A reszta to już jest wszystko pewnie na stołach. A tutaj jeszcze to, co żeśmy przywieźli. No, a tu jest jeden bigos jeszcze przecież. To stąd mogę wziąć. Tam piesek jest. On tam czasami do domu wejdzie, czasami nie. Wiecie, jak mu w domu, to mu jest za gorąco trochę. Bo on, kurczę, jest jednak taki zimnolubny chyba. Co tam? Widzisz, że szklanki stare? Mam tylko paznokcie. Widzę, nie? Proszę. A ja mam takie. Nie fajne. Super. Szklanki wszystkie pozbierać. Bigosik. Królowa świąt. Devolaik i ćwikła. Ewka zrobiła ćwikłę. A na kanał zrobisz kiedyś? Na Wielkanocne. Kiedyś tak. Przy Wielkanocy, oczywiście. Czy chcesz chlebek? Chyba nie, wiesz. Dostaniesz. Wszyscy na czarno. Tylko ja na biało. A reszta hołoty na czarno. A tutaj mają taką żywą choinkę. Zaraz przy wejściu. Co, koleżko? Nic. Nic? Nic. No. Tak to jest. A my już przyjechaliśmy oczywiście. I będziemy się gościć teraz. Strasznie. Strasznie wielka ta kaczka. To jest gęś. Znaczy gęś, no. Bo kaczki to są małe, nie? No takie to leży. Ale też tam po 2-3 też? No. Tak wygląda, moi drodzy. A to się nie piecze w tym FK? W tej folii? Nie. No, dużo mięsa nie ma, wiecie, z takich gęsi.
ale trochę jest. Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I... Tutaj mamy w amerykańskim stylu, znaczy w zasadzie nie w amerykańskim, tylko... Bo to nie indyk. Bo to polskim. Nie indyk, to jest w polskim stylu. To jest gęś. Gęś! Dla kogoś, kto nie wie, co to jest gęś, to to jest gęś. Gęś, tak. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come. Yeah, let it come.